Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na ogromne otwieranie paczek, ponieważ przyjechały do mnie spore zakupy. Kupiłam rzeczy w kilku miejscach, w tym przyjechały aż 3 ogromne kartony pełne roślin, także zapraszam Was serdecznie. Tak jak, kochani, powiedziałam na wstępie, dzisiaj pokażę Wam przebitki z nagranego wcześniej unboxingu, ponieważ przyjechało do mnie bardzo dużo ostatnio zamówień. Między innymi przyjechały aż 3 paczki wypełnione po brzegi roślinami, więc pokażę Wam, co kupiłam. Porównamy sobie przy okazji 2 sprzedawców, ponieważ u 2 sprzedawców kupiłam, no można powiedzieć, praktycznie taką samą roślinę. Różnica była tylko trochę odmiany. Porównamy sobie, co można dostać właśnie w różnych sklepach, a przy okazji, no zobaczycie już bez jakichś większych spoilerów, ale są zdecydowanie różnice, jeżeli chodzi o wielkości sadzonek, więc zapraszam Was, pooglądajmy, co ciekawego udało mi się zamówić. A przy okazji jest to pierwszy film, w którym zaproszę Was też do naszego ogrodu. Taka do mnie przyjechała paczka. Już ją wcześniej otwarłam, więc nie będę z tego robiła takiego unboxingu, ale chciałam z Wami zobaczyć i Wam pokazać. Zamówiłam 5 sadzonek lawendy. Także testuję też, jak ogrodnictwa takie typowo do domu z tymi wysyłkami sobie radzą. No niestety, tutaj jesteśmy na dworze, więc może usłyszycie trochę ptaki śpiewające, a może usłyszycie, że są prace przy elewacji domu sąsiedniego, także takie trudne warunki polowe dzisiaj, dosłownie. Zabezpieczone fajnie patyczkiem, te patyczki swoją drogą zawsze się potem gdzieś przydają. Przed osypywaniem się ziemi zabezpieczone w workach. A całość, no muszę przyznać, że całkiem fajnie zapakowana, wypchnięte papierem, nic się tutaj nie powysypywało, bardzo czysto w paczce. Także spoko, no więc zobaczymy, jak się mają te sadzonki, już każda z osobna. Sadzonki są dosyć duże, ponieważ one są w pojemniku C2, czyli to są już takie troszkę większe sadzoneczki. Ok. Tutaj mamy, nawet widać, że jakimś mochem porosło, więc no widać. Więc widać, że no w tej donicy już musiało rosnąć od jakiegoś czasu. Tutaj jakiś, widzę, chwast mały, więc się nie można od razu zająć. Co mnie najbardziej ciekawi, to jak będzie wyglądało korzenie, ale już widzę, że jest nieźle, bo jest przekorzeniona bryła, że korzenie wychodzą dołem. To jest zawsze pozytywne. Kupiłam lawendę w specjalnej odmianie, dlatego też zamówiłam przez internet, ponieważ nie chciałam kupować tej takiej najbardziej podstawowej, która najczęściej jest w marketach w formie tych takich multipaletek. Wybrałam odmianę Hitcot Blue. Jest to taka nieco bardziej kompaktowa, karłowa odmiana i przede wszystkim przepięknie o mocnym kolorze. Ten kolor jest taki bardziej wchodzący w taki błękit, taki chłodniejszy nieco, taki kolor właśnie lekko niebieskawy bardziej, tego fioletu. Mam tą lawendę też przetestowaną już u mojej mamy w ogrodzie. Jest to naprawdę bardzo fajna odmiana, także mogę ją naprawdę serdecznie Wam polecić, jeżeli chcecie właśnie taki bardziej kompaktowy, właśnie taki pokrój kompaktowy. No i zobaczymy, ale wygląda to nieźle, bo nie ukrywam, że przy tej wielkości pojemnika spodziewałam się, że no roślina będzie tak jakby po brzegi. Tutaj troszeczkę ten margines samego podłoża widzimy, ale te korzenie gdzieś tam już widzę, że zaczynają rekompensować. Okej. No i w tym momencie powiem, że jestem zadowolona, bo popatrzcie, jak widać dużą ilość korzeni i że bryła jest faktycznie, się trzyma. W ogóle się to podłoże nie osypało. Tak mówię, no widać, że tutaj takim mchem porosło, że to już co najmniej pewnie od zeszłego sezonu w tej donicy było, także tutaj żadnej ściemy ze strony sprzedawcy nie było, tylko faktycznie sprzedawał roślinę prawidłowo oznaczoną, jeżeli chodzi o rozmiar. Bardzo nie lubię tej praktyki, która jest obecnie teraz i przy roślinach ogrodowych, ale też przy roślinach tych domowych.
że właśnie takie mniejsze rozmiary są na szybko przepakowywane do większej i wtedy widzimy, że po prostu tak jakby trzyma się tylko w środku taki rdzeń, a reszta podłoża się osypuje, no bo właśnie dopiero co to ktoś w ogrodnictwie przepakował, żeby móc nam jako większą roślinę sprzedać, a tak naprawdę to jest mniejsza. Więc w tym wypadku naprawdę super. Myślę, że może jeszcze zamówię w takim razie więcej od tego sprzedawcy, bo widzę, że no po prostu ma dobry towar, bardzo uczciwie sprzedaje. Tutaj też już widać pierwsze się zaczynają pojawiać pączki. Także za niedługo zacznie już kwitnąć. A no to są dość duże właśnie sadzonki, także myślę, że one też w perspektywie roku, dwóch to już tam osiągną praktycznie te swoje rozmiary. No i będzie to pięknie, a będę sadziła to tutaj na tej rabacie, którą przygotowałam, której kawalątek gdzieś tam w rogu, w tle widzicie. Widać, że to jest tutaj jest taka wnęka, jakby jest otoczona z dwóch stron murem domu. To jest takie miejsce, gdzie mamy też możliwość wyjścia na dwór, natomiast nie jest to miejsce nasze przy tarasie. Także taki bardzo zacieszny tutaj jest taki zakątek. Te podłoże, które widzicie, ono zostało przeze mnie już przekopane. Tutaj ta ziemia ogrodowa, taka dość żyzna, która tutaj była, została połączona przeze mnie z dodatkiem piasku, ponieważ lawenda ma to do siebie, że świetnie zimuje generalnie, za wyjątkiem tych odmian francuskich, które często w marketach teraz możemy zobaczyć. Świetnie zimuje w warunkach polskich, natomiast jedyne, czego nie znosi, to nie znosi właśnie takich, jak to się mówi, mokre nóżki, czyli takiego za dużej ilości wilgoci właśnie na dole przy systemie korzeniowym, gdzieś jakichś takich terenów podmokłych. Lawenda wymaga od nas też właśnie stanowiska, które no będzie mocno przepuszczalne i taki dodatek piasku jest wskazany. Ja jeszcze mam przygotowane skorupki z jajek, które też domieszam do tej całej mieszanki, jak już przygotuję sobie dołki do sadzenia, ponieważ ona sobie też taki odczyn bardziej zasadowy doceni i te substancje właśnie mineralne, które z tych skorupek przenikną do gleby, także zastosuję jeszcze taki dodatkowy, naturalny zero waste nawóz, także no tutaj ta pierwsza sezonka naprawdę nieźle. Myślę, że z wszystkimi będzie podobnie dobrze, ale żeby nie było. Weźmiemy taką. Ta wygląda na taką trochę mniejszą, sprawdzimy. Żeby nie było, że tam polecę w ciemno, a potem się okaże, że jednak nie było tak dobrze. Widzę, że znowu mchem trochę porośnięta. Nic się też nie wysypało w tej paczce, też między innymi dlatego właśnie, że te sadzonki są dobrze przekorzenione. Bo jak są właśnie takie sadzonki, które ledwo co przez ktoś posadził, no to podłoże się właśnie osypuje, bo system korzeniowy go nie trzyma. Tutaj jak widać, system korzeniowy bardzo mocno te podłoże produkcyjne trzyma. Ja nie będę tego w żaden sposób rozrywać, rozdzielać, po prostu posadzę w dobre dołki. Nie chcę tego systemu pomęczyć, nie chcę go uszkodzić. Sadzonki przyjechały podlane, więc ta nawet jest wilgotna. Tamta poprzednia była dość sucha, ale miała tak jakby też trochę tej pary wokół, więc musiała po prostu roślina w transporcie to gdzieś sobie wypić. I tak powinniśmy umieć wyciągnąć i z powrotem włożyć roślinę. Co mam wrażenie ostatnio przestaje być takim pełnym standardem i warto to docenić, że akurat trafiłam, tak jak mówię, na uczciwego sprzedawcę. Tutaj widać, sadzonka jest też gęsta, ale nieco mniej rozrośnięta, no i ona jeszcze nie ma zawiązanych pąków. Natomiast na pewno w tym sezonie zakwitnie. Tutaj też widać takie starsze, zdrewniałe pędy, także widać, że ona była też bardzo ładnie przycinana w tym ogrodnictwie. Co też jest bardzo, bardzo pozytywne. No jest tutaj naprawdę kilka dobrych sadzonek włożonych, takich widać rozrośniętych, przyciętych, więc nawet z tego malucha jestem zadowolona i myślę, że to był bardzo dobry zakup w bardzo rozsądnej też cenie, także naprawdę sprzedawca dostanie pozytywną opinię po tym wszystkim. No i mamy egzemplarz numer 3. Są dosyć mocno podobne do siebie. Tutaj widać takie suchsze listki czy coś, to właśnie przy tych starych takich zdrewniałych pędach. Bardzo gęsta naprawdę, bardzo ładnie prowadzona. Być może uprawiona właśnie przez sadzonki zdrewniałe, rozmnażana.
bardzo fajnie. Lawendę też można swobodnie rozmnożyć samodzielnie. No znowu, przerośnięta bryła. Ja też rozmnażałam przez sadzonki. To nie jest trudne, tylko muszę przyznać, że po prostu się trochę zagapiłam z czasem i miałam sobie właśnie z tych sadzonek, z tej rośliny od mojej mamy, po prostu pobrać sadzonki. I nie zrobiłam tego w odpowiednim momencie. Stwierdziłam, że nie chcę czekać kolejnego roku, żeby to robić, bo to najlepiej jest je pobierać w marcu. Teraz już jest za późno, teraz będzie można pobierać w inny sposób. Ja ten sposób rozmnażania akurat roślin w ogrodzie trochę mniej lubię. Wydaje mi się, że też większe zawsze straty miałam i wolę po prostu rozmnażać z sadzonek zdrewniałych. Ta metoda mi się naprawdę nieźle sprawdza. Tu sobie jakieś chwasty znajdę, to od razu widać, że były gdzieś jakieś chyba faktycznie szklarni czy coś takiego, bo takie... No widać rośliny, które tutaj wyrosły, takie wilgociolubne dosyć, także zobaczymy. Tutaj widzę, że też takie maluchy jakieś wzrastają, ale trudno powiedzieć, co to będzie na tym etapie. Niemniej jednak, jak widać, 3 z 5 już otwarłam i każda pięknie przerośnięta. Tutaj tak jakby ta wilgoć pół na pół, tu już widzę, że jest bryła sucha, a tutaj jeszcze widać, że jest wilgotna i podlana, także... Były podlane na drogę, ale też nie były przelane. To też jest plusem, bo no, rośliny też nie lubią być jak rośliny wodne w jakimś błocie uprawiane, ale podlane ok. Ja lawendę bardzo lubię. To jest czwarta sadzonka. Wszystkie te same odmiana, bo ja generalnie lubię, jak są takie powtórzenia gdzieś na rabacie. Nie jestem właśnie kolekcjonerem, który jak mam wybrać 5 i są na przykład nawet w tej samej cenie, to wezmę każdą inną, tylko lubię po prostu się zastanowić, która odmiana gdzieś najbardziej mi się podoba, najbardziej spełnia moje takie oczekiwania tego, co bym chciała osiągnąć i zdecydować się na jedną roślinę właśnie w kilku powtórzeniach i w domu też tak stosuję. Ponownie piękne, zdrowe, białe korzonki na dole. Naprawdę bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Cieszę się, że się nie zdecydowałam na taką bezodmianową wersję gdzieś w marketach. Jeździłam ostatnio, też jeździliście ze mną wirtualnie po różnych marketach i no nie zdecydowałam się na zakupy, bo nie znalazłam tych odmian, które szukałam i cieszę się, że zdecydowałam się na zakup przez internet właśnie konkretnie tego, czego szukałam. Tutaj widać naprawdę też piękny system korzeniowy, wilgotna sadzonka, tej nawet nie trzeba byłoby teraz podlać. Gęściutka, przycięta, naprawdę no oby tacy tylko byli sprzedawcy. A ja lawendę bardzo w ogrodzie chciałam mieć, bo ją bardzo lubię i lawendzie trzeba tylko wybrać odpowiednie stanowisko i te właśnie takim jest, bo jest tutaj tak jakby dwa fragmenty muru, więc jest to bardzo zaciszne miejsce i to lawenda doceni, a jednocześnie jest o takiej dosyć słonecznej ekspozycji, bo tutaj jest taka ekspozycja zachodnia, więc ta ilość tego światła jest duża. Poza tym wszystkie zabudowania są w takim większym oddaleniu od tego miejsca. Jakichś bardzo dużych drzew tutaj też w pobliżu nie ma, więc nic dodatkowo tego miejsca nie ocienia. Także tutaj ten mur tworzy, co prawda ta część z cegłą, którą tak odrobinkę może widzicie, ona akurat tamuje światło południowe, ale te południowe światło dociera w formie takiej bardziej rozproszonej tutaj, także to jest taki dosyć słoneczny, ciepły i właśnie taki zaciszny zakątek. Także dobre stanowisko do lawendy. A jednocześnie chciałam też taką niską odmianę, też głównie dlatego, że tutaj te okno, tutaj kawałek parapetu widzicie, zaraz może potem zrobię inny kadr na to miejsce. To jest okno tak jakby też takie balkonowe, z którego można wyjść na ogród. Co prawda wychodzimy na taras w innym miejscu, ale nie chciałam też tak jakby nasadzać tutaj niczego, co by mi tak jakby przeszkadzało w wyjściu w tym miejscu. I stwierdziłam, że właśnie takie nasadzenia z takiej karłowej, niskiej, pięknej, naprawdę w ślicznym kolorze. Ja postaram się znaleźć jakieś może zdjęcie z zeszłego roku z ogrodu mojej mamy i Wam wkleić, jak wyglądają kwiaty tej odmiany, bo jest absolutnie, absolutnie przepiękna. Naprawdę taka mocna, atramentowo-fioletowo-niebieska, taki mocny kolor. To charakteryzuje właśnie tą odmianę i to się świetnie komponuje, właśnie takie srebrzyste listki, taki mocny kolor, właśnie kolor tych kwiatów. No i to będzie po prostu takie na tyle niskie, bo ona tu piszą, że 45, no do 50 może ja bym powiedziała tak, ale to więcej niż pół metra to rzeczywiście ta odmiana nie osiąga i no nie będzie stanowiło to żadnego problemu, żeby, no żeby przekroczyć taki mały żywopłocik powiedzmy z tej lawendy.
A jednocześnie tutaj niedaleko jest taras, więc na pewno będzie miło, przyjemnie, będzie też pięknie pachniało. No i kolejna sadzonka, pięknie przekorzeniona. Ja już czuję ten zapach lawendowy, to jest cudowne. Nawet potrąci tylko te listki, poczuć ten zapach, nawet jeszcze jak nie kwitnie, to jest sama przyjemność. Sadzonki ładne, przyjechały naprawdę niezniszczone. No cóż mogę powiedzieć, bardzo jestem zadowolona. Na dodatek były w rozsądnej cenie, bo taka sadzonka kosztowała chyba 10,50, poniżej 11 zł. Także myślę, że tutaj teraz kawałek podłoża się zaczepił. Także myślę, że całkiem dobry zakup. Tutaj sobie je posadzę w odpowiednich dla siebie tam odstępach, żeby każda docelowo mogła stworzyć właśnie taką piękną, pachnącą kulę. No i pierwsza taka rabata, którą gdzieś wspólnie z Wami założę, będzie się działo i polecam właśnie, nie wyrzucajcie szczególnie właśnie skorupek jajek, czy skórek z bananów, to są świetne, naturalne nawozy. Tutaj też kawałek obok wrzuciłam też fusy z kawy, to akurat nie na tą rabatę, bo fusy z kawy trochę zakwaszają glebę, więc trochę pod inne rośliny, na przykład pod borówkę, jeżeli macie w ogrodzie. Warto te takie naturalne nasze kuchenne odpadki zagospodarować, jeżeli nawet nie robicie swojego kompostu z jakiejś przyczyny, to warto nawet właśnie tak w formie takiego naturalnego nawozu eko do swojego ogrodu. Także polecam. I tak się właśnie prezentują te lawendy. A tak się prezentuje ten kącik. Także tutaj jest, kochani, właśnie ściana domu jedna. I tutaj z tyłu jest taras. Natomiast tutaj jest właśnie to okno takie balkonowe, po którym wczoraj moja córka skakała i ma bardzo brudny parapet. Tam są różne rośliny, które czasami Wam pokazywałam. No i tutaj pod właśnie sobie zrobiłam taki przekop. Przekopałam tą ziemię. Dołożyłam tutaj piachu, dołożę jeszcze właśnie tych skorupek, także tutaj jeszcze wszystko przede mną, a tutaj na ziemi to nie patrzcie, bo to nie trawnik. Co prawda trochę trawy tutaj gdzieś jest, ale to jest na razie trawowisko, a trawnik będę zakładała później, na spokojnie, pewnie może jesienią, także do trawnikowych historii jeszcze dojdziemy. A tymczasem sobie tutaj wylądują właśnie te lawendy na tej rabatce i myślę, że będzie to bardzo taki ładny właśnie słoneczny zakątek. Ja bardzo lawendę lubię. Dajcie znać, czy Wy też lubicie, a jeszcze Wam pokażę coś fajnego w ogrodzie kolejnego. To teraz Wam pokażę kilka roślin, które też wrzucałam i pokazywałam na moim Instagramie, czyli nie zapominajki, bardzo lubię. Rosną sobie w takim miejscu, które trzeba zdecydowanie przeplewić. I tutaj już przekwitająca, pięknie wyglądająca wiśnia ozdobna. Festiwal hanami prawie za nami. Warto dalej jeszcze zerknąć i nacieszyć oczy tym, jak kwitną. Że ten cykl jest właśnie taki bardzo krótki i ulotny. Także na Instagramie właśnie wrzucałam różne ujęcia. Bardzo te rośliny lubię. I tak to, kochani, wygląda z nieco dalszej perspektywy. Rozmieściłam sobie te sadzonki w takich mniej więcej równych odległościach. Jeszcze jak będę kopała dołki, to też czas koryguję. Trzeba tak jakby sadzonkom zostawić tą przestrzeń, żeby mogły stworzyć te swoje kulki. One rosną niezbyt dużo, około 40-45 cm, jeżeli chodzi o wysokość. Natomiast tworzą gdzieś taką kępę poniżej metra, około 90 cm. No ale pamiętajmy, że będą nam się rozrastały sadzonki w obie strony i z jednej strony będzie jedna się rozrastała, z drugiej strony druga. Dlatego trzeba tak zachować około pół metra do metra odległości pomiędzy tymi sadzonkami w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, czy chcemy, żeby te kule nam się docelowo połączyły, czy chcemy móc bardziej formować właśnie takie lawendowe kulki. Także tutaj sobie na razie posadzę te 5 docelowo. Jeżeli bym stwierdziła, że będzie za gęsto, to najwyżej zawsze można takie 2 sadzoneczki ze środka usunąć. Ale póki co myślę, że będzie się to prezentowało dobrze. Też z taką myślą kupiłam te 5 akurat sadzonek. Mam też na tym krzesełku od dzieci właśnie z IKEA przygotowane, tam mi trochę spadło właśnie te skorupki, o którym Wam wspominałam. Także będziemy zaprawiać dołki dodatkowymi tutaj wzmacniającymi rośliny elementami, więc już
nie ma co przedłużać, padel gotowy i trzeba po prostu kopać dołki. I tutaj, kochani, wypadł mi niestety mikrofon i muszę dla Was nagrać to jeszcze raz, więc przygotowałam sobie właśnie te skorupki. To były takie skorupki świeżo zużyte, w sensie ze świeżo zużytych jajek, dlatego były w całości. Natomiast jeżeli Wy chcecie przechowywać sobie takie skorupki na potem, to możecie równie dobrze je wcześniej sobie pokruszyć, bo tak jak widzicie, generalnie potrzebujemy wersji takiej pokruszonej, także będą wtedy po prostu mniej Wam zajmowały miejsca, a i tak potrzebujemy bardziej taki proszek, czy taki właśnie coś przemieszać z tą ziemią, żeby to jak najszybciej nam się gdzieś tam po pierwsze porozkładało, poza tym, że w tych skorupkach gdzieś nam też się woda nie zbierała, jakoś tak jak w takich miseczkach. No i tutaj ta sadzonka bezpośrednio przed posadzeniem. Ważne jest, żeby sadzić na odpowiedniej wysokości, tak jakby na odpowiedniej głębokości, wykopać w dobrej wysokości dołki, żeby nie posadzić ani za płytko, ani zbyt głęboko. W przypadku takich krzewinek jak lawenda posadzenie zbyt głęboko raczej nie wchodzi w grę, raczej posadzenie tutaj zbyt płytko byłoby ewentualnie problematyczne. Natomiast generalnie w obu wypadkach trzeba po prostu pilnować tego wysokości podłoża z doniczki. Właśnie bardzo nam to ułatwiają takie dobre egzemplarze, w których ta bryła korzeniowa się trzyma. I jeszcze słowo na temat tego przepuszczalnego podłoża, do którego będziemy sadzić, po czym je rozpoznać. W ogrodzie to najczęściej będzie właśnie piasek. Jeżeli mamy takie podłoże, tak jak tu widzicie, to jest moja ziemia właśnie ogrodowa połączona z piaskiem, tu akurat mi się taki fragment bardziej piaszczysty nawet złapał, no to ona właśnie przy zgniataniu tworzy taki, wiadomo, kształt, który mu nadamy, natomiast łatwo się też rozpada. Widzimy, że no nie jest mocno bardzo zwięzłe, tutaj ta woda będzie szybko się przedostawała dalej i nie będzie żadnych zastoin, także tutaj ryzyka tego, że lawenda nam zacznie podgniwać, no będzie minimalna. I tak wygląda już pierwsza sztuka posadzona. To jest, tak jak powiedziałam, na tej wysokości, tak jak rosła w doniczce. Tu jeszcze pozostanie oczywiście posadzić pozostałe oraz wyściółkować rabatę. Będę też Wam mówiła o tym, czym ściółkuję i jak ściółkuję, bo tutaj też bardzo warto wykorzystać wszystkie takie eko metody właśnie ściółkowania, bo ściółkowanie powoduje, że po pierwsze mamy lepszą glebę, poza tym dłużej trzyma ona wilgoć i nie przerastają nam chwasty, także ze wszech stron jest to dla nas korzystne i naprawdę ściółkowanie gleby to jest zdecydowanie coś, na co warto postawić, bo i to jest korzystne dla roślin, ale też dla nas, bo możemy więcej czasu spędzić w ogrodzie na relaksie, a nie na ogrodowych pracach, także tutaj będę też w eko sposób ściółkowała tą rabatę, ale to przy kolejnej okazji, bo dzisiaj tylko szybkie nasadzenia, żeby posadzić to, co przyszło w tych wszystkich paczkach. I tutaj by się chciało powiedzieć magia telewizji prawie, bo magicznym sposobem posadzone są już wszystkie sadzonki. Tak to się prezentuje, wyglądają na bardzo malutkie, to niestety często tak jest po posadzeniu, że te rośliny nagle po prostu mamy wrażenie, że nam się gdzieś gubią na rabacie, ale spokojnie, one urosną. Teraz jeszcze zostało te rabatę podlać i wyściółkować. Dlaczego podlać? Podlanie jest absolutnie obowiązkowe i nie ma momentów, kiedy możemy z tego zrezygnować. Część osób czasami słyszę, mówi, no posadziliśmy rośliny w ogrodzie, ale akurat przed deszcz, nie trzeba podlewać. Trzeba, ponieważ podlanie roślin po posadzeniu to nie jest kwestia tylko dostarczenia wody, ale też podlanie powoduje, że ewentualnie gdyby powstały jakieś takie powietrzne fragmenty takie, w których nie będzie podłoża, to właśnie woda spowoduje, że to się wszystko wypełni i na pewno będzie to wszystko prawidłowo posadzone. Kochani, trzy paczki do otwarcia. Pierwsza będzie z preparatem, a pozostałych roślin. Także zaczniemy od tego, co tutaj przyszło. Tutaj się spodziewam, że wszystko powinno być ok. Ale z roślinami to wiadomo, jak bywa. O, takie przyszły preparaty. Zamówiłam takie preparaty, wytestuję w tym sezonie do oczyszczania deszczówki. Wszystko się zgadza. Jeszcze Wam pokażę dodatkowo wypełnienie tylko z kartonu, także bardzo eko, zero plastiku, naprawdę poza tą folią tutaj, jakąś naklejką, to wszystko jest ok.
Jestem bardzo ciekawa. W zeszłym sezonie tego nie stosowałam. W tym sezonie stwierdziłam, że spróbuję, ponieważ zbieramy deszczówkę. Mamy bardzo duży zbiornik na deszczówkę i na pewno będę jej używała do różnych celów. Także takie pomocne preparaty. Druga paczka prezentuje się tak. Nie jest zbyt duża. Myślę, że spodziewam się troszkę większej paczki. Zobaczymy, jakie będą rośliny. Dużo kartonu widzę. Okay. O, bardzo sympatycznie tak zapakowane w takie kartonikowe ruloniki. No, natomiast same rośliny są maleńkie. Muszę to niestety rozciąć, bo nie chciało się przesunąć. Same rośliny są niestety maleńkie. No i jestem ciekawa, jak to z tym przekorzenieniem. W tej chwili nie mam czasu zabrać Was do ogrodu, ale chciałabym to sprawdzić, więc jedną sadzonkę, po prostu pierwszą, którą złapałam, odpakujemy bardziej i zobaczymy, jak to wygląda. Jest bardzo mokra i mam wrażenie, że niestety jest bardzo też słabo przekorzeniona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No niestety. O, jakieś tu korzonki nawet są, ale no w porównaniu do tych poprzednich sadzonek, to z tamtych byłam o wiele, wiele bardziej zadowolona. Zresztą wszystko zobaczycie w tym filmie, także cena, różnica w cenie nie była wielka. Tutaj widać, jest tylko pojedyncza sadzonka ukorzeniona. Tam były te sadzonki naprawdę takie no grube. Paszport jest wystawiony na tą odmianę, którą chciałam zamówić, czyli tutaj jest na lawendę pośrednią w odmianie Grosso. Jest to lawenda, która bardzo intensywnie pachnie. No mam nadzieję, że podrośnie. Mega w ogóle przelana. Lawenda zresztą nie lubi być tak przelewana. Mam nadzieję, że mimo wszystko da radę. Niech sobie tutaj wróci do paczki. Tutaj jak Wam pokażę drugą, no to one wyglądają bardzo podobnie, no nie wyglądają jakoś nadzwyczajnie dobrze. Nie ma tragedii, ale nie jestem zachwycona tym zakupem, muszę przyznać, także jeszcze raz takie, z tą jedną taką wyciągniętą. No, raz się trafi lepiej, zamawiając przez internet, raz się trafi gorzej. Trzeba doceniać tych lepszych sprzedawców, wystawić im pozytywne opinie. I paczka numer 3. Paczka numer 3, największa, ale też i rośliny, które zamówiłam tutaj, powinny być największe, bo są to między innymi dwa krzewy i dwa pnącza. O, od razu wychodzi. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. I doniczka jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To jest moje zamówienie. Taki patyczek mocujący pomiędzy tymi doniczkami. W jakiś taki sprytny sposób. Zobaczymy, jak dojechały ostatecznie. Jedną wyciągam, no i muszę teraz ten patyk sunąć. O, wszystko klinuje. O. No i tu jest super. Jest spora donica. Wszystko tam. No i tak wysoko, wysoko. Ładna sadzonka. Tu jestem zadowolona. Nie będę wyciągać, ale widzicie przez tą folię nawet korzenie. Także przekorzeniona, od razu widać, że uczciwa sadzonka, taka gotowa do sprzedaży. No i druga taka sama. Mhm.
Tu te korzenie są mniej widoczne, ale też jest dobrze przekorzeniona, to widać. To się już skleiły. Przycięta, rozgałęziona na dwa patyczki, dwa dalsze pędy. Zagadka, kto wie, co to za roślina. Okej. Tutaj taka donica kwadratowa. I mamy na folii naklejony paszport, więc tutaj będzie bez niespodzianki, co to jest. Bardzo długi pęd. Bardzo fajnie. Bardzo ładna roślina i w dobrym stanie. Tu podobnie była tak znowu ta metoda z tym patyczkiem pomiędzy dwoma doniczkami. Tu widzimy, jest brudne z podłoża. No i wyciągamy. No i tutaj jest naprawdę hit, Wam powiem, bo od tego sprzedawcy, kolejny dobry sprzedawca, od którego warto kupić. Druga sadzonka w tak samo dobrej kondycji. Także tutaj te cała wszystkie cztery rośliny są naprawdę ok. Szczególnie muszę przyznać, że jestem zdziwiona tą roślinną niespodzianką. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, czy nie. To jest bardzo ciekawe pnącze do ogrodu. Nie spodziewam się, bo aż tak dużego pojemnika, bo bardzo fajnie. Bardzo fajnie, widać, że super, super faktycznie rozrośnięte sprzedają rośliny. A te pnącze, to pnącze, które też rodzi owoce, to jest mini kiwi, czyli actinidia. Jest to actinidia pstrolistna w odmianie szymanowskiej, jest to polska odmiana, mrozoodporna, piękna, na dodatek jeszcze wiosną liście się przebarwiają na taki biały i różowy kolor, także i pożyteczna, i piękna, a sadzonki pierwsza klasa, także duże pudło na duży plus, a te małe lawendy. No mam w tym wszystkim nadzieję, że odmiana chociaż jest niepomylona, bo jak tak sobie patrzę na tę sadzonkę, to myślę, że wolałabym naprawdę niewiele dołożyć, bo to była niewielka różnica w cenie i kupić jeszcze raz ponownie więcej tych odmian właśnie tej Hit Cod Blue. A chciałam też kupić właśnie odmianę Grosso, ponieważ jest to odmiana, która wyjątkowo intensywnie pachnie. Także taka prezentacja, co w paczuszkach. I jeszcze, jak już pokazuję Wam paczki, to Wam jeszcze pokażę, co ostatnio kupiłam, przyszło właśnie dzisiaj, pójdzie do użytku. Są to taka grzybnia pomagająca właśnie rozkładać pni do kompostowania pniaków i generalnie kompostowania. Także może Was to zainteresuje, że macie ogród. Jeżeli na przykład usuwacie jakieś stare drzewa, które Wam gdzieś się nie komponują w ogrodzie, chcecie się ich pozbyć, nie chcecie, żeby od korzenia odbijały, no to właśnie po usunięciu można po prostu taką grzybnią się poposiłkować i grzyby zrobią za Was tą najcięższą robotę. Także kupiłam takie jedno takie opakowanie. To jest chyba 60 ml. O, tutaj mamy. 0,6 litra, przepraszam. 0,6 litra i tutaj producent wskazuje, że jest to wystarczające do usunięcia 5 pni o średnicy 30 cm. Także tutaj w zależności od tego, co usuwacie, to trzeba sobie po prostu przeliczyć i tak zastosować. Co Wam ewentualnie zostanie z takiej akcji jakiejś tam czyszczącej, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie wycinkę drzewa u siebie w ogrodzie, to zawsze wykorzystacie do kompostowania i skompostujecie wszystko szybko i sprawnie. Ponieważ jest to film, w którym tak trochę łączę zakupy, które przyszły do mnie w różnym momencie, chciałam Wam też tak nakreślić takie tło. Pierwsze przyjechały do mnie te duże, piękne lawendy, lawendy o takiej bardzo chłodnej, takiej wręcz błękitnej kolorystyce. To jest lawenda w odmianie Hit Cod Blue. Jest to odmiana, którą ja zdecydowanie polecam. Jest przepiękna, intensywnie pachnie, a przede wszystkim ma taki bardzo ładny, kompaktowy pokrój, co myślę może być plusem w wielu ogrodach, także warto tę odmianę znać. I jeżeli Wam się spodoba, to faktycznie jej poszukać. Ja nie ukrywam, preferuję takie stacjonarne zakupy, gdzie
idę czy to do centrum ogrodniczego, czy do centrum handlowego jakiegoś marketu butowlanego i mogę sobie zobaczyć sadzonki, zobaczyć jak wyglądają, na ile są przekorzenione, jak to wszystko wygląda, kupić i no bez niespodzianek. Natomiast tym razem bardzo konkretnie zależało mi na właśnie takich szczególnych odmianach i nie chciałam tutaj iść na kompromisy i ryzykować, że no będzie to albo jakaś odmiana, w ogóle jakaś taka bezodmianowa wersja, która na przykład jest uprawiona z siewu. Zależało mi na konkretnych odmianach, więc dlatego zamówiłam kilka roślin właśnie przez internet. No i na 3 zamówienia muszę przyznać, że z 2 jestem mega zadowolona. Przeszło to moje tak jakby oczekiwania, jeżeli chodzi o to, co do mnie przyjechało, także naprawdę mega pozytywnie odbieram te sklepy. No w tym jednym wypadku to nie ukrywam, że bez tragedii, ale jednocześnie mam wrażenie, że no mogły być te sadzonki trochę lepsze, trochę większe, bardziej rozrośnięte. Natomiast no, mam nadzieję, że w tym wszystkim chociaż potwierdzi się latem jak zakwitną, że jest prawidłowa odmiana i że tutaj nie było pomyłki, ponieważ właśnie na tym zależało mi najbardziej i dlatego zdecydowałam się na zakupy przez internet, a nie chwyciłam na przykład takiej multipalety, często właśnie lawenda chociażby jest często w takich paletkach po 6 albo nawet czasami takich większych paletach po 10. Takie właśnie multipalety jakiejś nieznanej odmiany lawendy, tylko zależało mi na bardzo konkretnych odmianach, bo uważam, że na tyle mają właśnie te cechy takie mocno wyróżniające, że warto akurat właśnie postawić na nie w swoim ogrodzie. Odmiana właśnie Heathcote Blue charakteryzuje się taką właśnie bardzo błękitną, taką intensywną, ja to nazywam taką atramentowy kolor. To jest kolor bardziej niż takiej fioletowej lawendy, co kojarzymy, to bardziej taki kolor takiego błękitnego atramentu. A w przypadku odmiany Grosso jest to odmiana słynąca z tego, że jest niesłychanie aromatyczna. Można z niej pozyskać ilościowo najwięcej olejku eterycznego, więc jest to naprawdę taka no maksymalnie pod tym względem olfaktorycznym tutaj dla nas doznaniowa bomba. Jeżeli chodzi natomiast o ten olejek otrzymywany z tej odmiany, to jest go co prawda bardzo dużo, ale jest on w handlu, jeżeli chodzi o potrzeby przemysłu kosmetycznego czy perfumeryjnego, no to jest on uznawany za takiej gorszej jakości i nie jest on uznawany za tej takiej najwyższej klasy, natomiast jest jego rzeczywiście dużo i byłam bardzo właśnie ciekawa tego, jak to się będzie przekładało na ten zapach w ogrodzie. Szkoda, że nie mogę Wam tego przekazać, jak tu pięknie wokół mnie pachnie, choć dzisiaj nie pachnie lawendą, dzisiaj pachnie u mnie bzem, który zerwałam u mojej mamy, także pachnie oszałamiająco pięknie i tym bardziej mam jeszcze większą ochotę właśnie poczuć ten zapach lawendy latem. Bardzo ten zapach lubię i muszę przyznać, że z lawendą mam teraz taki kilkuletni okres przerwy, kiedy jej w moim ogrodzie nie było. Dlaczego nie miałam lawendy w moim poprzednim ogrodzie? Ponieważ mój poprzedni ogród był bardzo, bardzo specyficzny. To był niewielki ogród miejski, który na dodatek miał okropną, niezwykle taką zwięzłą, gliniastą glebę, która nie jest podłożem w żaden sposób optymalnym dla uprawy lawendy, a dodatkowo o wystawie głównie takiej północno-wschodniej, czyli było tam raczej cieniście, i był to taki mocny cień rzucany przez budynek, także cień też jakby bywa różny, inny cień nieco rzuca nam drzewo, które czasami potrafi mieć taki bardziej cień ażurowy, no taki najbardziej pełny, taki najbardziej chłodny, taki pełny cień to właśnie jest cień, który rzuca budynek i tak było w tamtym wypadku, dlatego zrezygnowałam akurat z uprawy lawendy w tamtym ogrodzie. A teraz się niezwykle cieszę, że właśnie mogę lawendę z powrotem na rabatę sobie w kompozycje moje wprowadzić, bo lawenda to jest coś, co bardzo lubię. Bardzo lubię też olejek lawendowy, jest to zapach, który mnie niesłychanie relaksuje, także na lawendę mocno stawiam. Myślę, że jeszcze w jakichś połączeniach i kompozycjach więcej lawendy się w moim ogrodzie znajdzie, a lawenda naprawdę daje nam absolutnie ogromny szereg możliwości wyboru, dosłownie do wyboru, do koloru, bo nie tylko można wybierać, jeżeli chodzi o kolor kłosów, czyli tutaj, tak jak mówię, wybrałam kwiaty, które będą bardziej błękitne niż taki typowy jasno-fioletowy kolor kwiatów lawendy. Możemy też wybrać lawendę w kolorze różowym oraz w kolorze białym. To są naprawdę bardzo wszystko piękne odcienie właśnie, plasujące się gdzieś od bieli przez takie róże, jasne fiolety, takie fiolety pastelowe, po
tą klasykę taką, czyli ten taką typowy lawendowy, fioletowy kolor. I na końcu gdzieś mamy te takie odcienie bardzo intensywne, takie mocno nasycone, ciemne, właśnie wpadające w takie odcienie mocnego błękitu, właśnie takiego fioletu, błękitu, atramentu. Także tutaj tych możliwości jest bardzo wiele, dlatego zachęcam Was, żeby jeżeli chcecie postawić na lawendę, to może wybrać coś ciekawego, bo lawendy są przepiękne. Trzeba też zwrócić uwagę na mrozoodporność, ponieważ nie wszystkie odmiany lawendy są w równym stopniu mrozoodporne. Szczególnie tutaj taką pułapką może być przepiękna i bardzo szeroko dostępna we wszystkich tych marketach spożywczych, dyskontowych. Lawenda francuska, ona wygląda prześlicznie, tak, te kwiaty wyglądają jak takie fruwające już nad tym krzewem motyle. Natomiast jest to praktycznie nie mrozoodporna w naszym klimacie odmiana, traktowana jako takie nasadzenie sezonowe. Także zwracam na to Waszą uwagę. Jeżeli chodzi o mrozoodporność, to lawendy pośrednie, a przykładem właśnie takiej lawendy pośredniej jest zamówiona przeze mnie lawenda w odmianie Grosso, też ma nieco słabszą mrozoodporność, więc jeżeli mieszkacie w takiej części Polski albo właśnie wasza działka jest jakoś tak ustawiona, że na przykład owiewają ją bardzo chłodne północne wiatry, to uwzględnijcie to i lepiej wtedy postawić po prostu na klasykę i lawenda pośrednia na przykład nie będzie takim optymalnym wyborem właśnie ze względu na mrozoodporność. A przy okazji lawendy to właśnie lawenda też niestety taka nasza cudowna księżniczka nie lubi mieć mokrych stópek, więc przede wszystkim dobre stanowisko, czyli stanowisko przepuszczalne, stanowisko, w którym nie będzie zastoin wody, szczególnie zastoin wody w takim okresie przejściowym, w okresie roztopów wiosennych, czy tam w okresie wczesnej wiosny. To jest często to, co jest głównym problemem w uprawie lawendy, to nawet nie jej przemarzanie w okresie zimowym, a właśnie podgniwanie w okresie takiej wczesnej, chłodnej i mokrej wiosny, jeżeli mamy mało przepuszczalne podłoże. Można co zrobić. Ja w przypadku mojego poprzedniego ogrodu po prostu stwierdziłam, że rezygnuję tymczasowo. Wiedziałam, że to jest tylko taki etap, więc byłam w stanie sobie po prostu to wytłumaczyć, że za jakiś czas będę miała lawendowe pola wokół siebie, a na chwilę po prostu zrezygnowałam z tego. Natomiast jeżeli macie takie niesprzyjające naturalne warunki do uprawy lawendy, ale mimo to chcecie się zdecydować, to najlepszym rozwiązaniem będzie nieco podwyższyć grządkę, czyli po prostu zrobić coś w formie takiego wału lub lekkiego kopca, albo po prostu w ogóle jakieś nasadzenia w donicy i wtedy zdecydowanie lawenda Wam się odwdzięczy i właśnie powinna bez problemu rok do roku cieszyć Was pięknymi, pachnącymi kwiatami. I jest to naprawdę jeden, myślę, z piękniejszych kwiatów, które możemy mieć na swoich rabatach. Pokazałam Wam też, że kupiłam takie grzyby specjalne, taką grzybnię do rozkładu pni, ale też generalnie do kompostowania. O tym myślę opowiem więcej przy kolejnej okazji, żeby już tutaj nie wchodzić na takie całkiem poboczne tematy, bo sam temat jest bardzo ciekawy i bardzo są to przydatna pomoc takich właśnie dobroczynnej grzybni dla nas, żebyśmy my się tak nie musieli ciężko napracować, a czasem są takie po prostu tematy, że trzeba rozwiązać właśnie jakiś konar, coś wykopaliśmy, z czegoś się z ogrodu pozbywamy, bo ogród to są też ciągłe zmiany, coś przesadzamy, coś dosadzamy, czegoś chcemy się pozbyć, dlatego warto o takich produktach wiedzieć, więc już Wam sygnalizuję ten temat, jeżeli macie pilną taką potrzebę, to doczytajcie, a ja postaram się w najbliższym czasie nagrać też i na ten temat dla Was film, bo będę właśnie stosowała ten preparat, więc Wam pokażę dokładnie, jak go można zastosować, a można go zastosować na kilka sposobów, więc jest naprawdę bardzo przydatny i wielofunkcyjny. A już największym zaskoczeniem to były dla mnie te rośliny w tej ostatniej, największej paczce, no bo to przerosło już moje naprawdę wszelkie wyobrażenia, bo po pierwsze nie spodziewałam się aż tak dużych roślin w ogóle od tego sprzedawcy. Po drugie, jak już zobaczyłam ten karton, no i wiedziałam, że tam są 4 rośliny, no to myślałam sobie, okej, no to będą 4 doniczki i tam powiedzmy, no może około 60 cm będą jakieś tam te pędy może takiej wielkości. I też byłoby to w porządku, natomiast no byłam po prostu w totalnym szoku. Ja nawet nie wiem, jak oni mają opatentowane, żeby tak ogromne krzewy spakować do tak małej paczki. No, byłam pod mega wrażeniem, jak często byłam pod wrażeniem pakowania roślin w ogóle przez te sklepy, gdzie kupujemy rośliny domowe, takie raczej mniejszych niż większych rozmiarów.
I też te patenty różne czasami robiły wrażenie, jak to było sprytnie spakowane, żeby właśnie się nic nie osypało, żeby te rośliny przyjechały w dobrej kondycji, żeby nie odchorowały tego transportu, no to po prostu ten sprzedawca chyle czoła, po prostu pobił póki co wszystkich na łopatki, bo ja do dziś nie potrafię wyjść z podziwu, jak oni tak ogromne, wielkie, ponadmetrowe krzewy wsadzili i to jeszcze cztery do takiej małej paczki. Po prostu jestem pod mega wrażeniem, a mój wybór padł na dwie świdośliwy. Są one w odmianie Smoky. Jest to odmiana, która charakteryzuje się największą plennością, czyli z krzaku uzyskujemy największą ilość owoców, a sama świdośliwa jest naprawdę bardzo ciekawym wyborem do ogrodu, ponieważ łączy w sobie, myślę, w same zalety zarówno aronii, jak i borówki amerykańskiej. Ponieważ z jednej strony przepięknie kwitnie i tutaj bije na głowę zarówno borówkę, jak i bije na głowę aronię, bo aronia ma takie koszyczki drobnych, białych kwiatów. Kwiaty borówki w ogóle nie są spektakularne, są kremowe, wyglądem nieco przypominają owoce, potem nic specjalnego. Natomiast świdośliwa wiosną przepięknie kwitnie, potem bardzo szybko doczekamy się owoców, ponieważ jest to krzew też, który owocuje dość szybko. W zależności od odmiany są to albo wczesne lub nawet takie późniejsze odmiany, to jest generalnie przełom gdzieś czerwca, lipca. Owocowanie raczej właśnie przypada na te początek lata. To na dodatek, jak już zjemy owoce, resztę owoców to spójrzmy prawdzie w oczy, pewnie zjedzą ptaki i nasi skrzydlacie przyjaciele w ogrodzie, którzy nam z wielką przyjemnością pomogą po prostu te ewentualnie mniej dostępne na wyższych egzemplarzach jakieś owoce skubnąć, ponieważ są to przepyszne owoce, właśnie porównywane smakowo do borówki amerykańskiej. A następnie jesienią festiwal barw i kolorów, ponieważ to jest krzew, który się również przepięknie jesienią przebarwia, a także przez cały rok w zasadzie nas cieszy. Myślę, że jest to naprawdę takie idealne połączenie właśnie wielu zalet tych krzewów. Ja muszę przyznać, że aronię bardzo lubię, podoba mi się właśnie to, jak się krzew przebarwia jesienią. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, to nieco jestem mniej fanem, bo na przykład moje dzieci nie do końca lubią te aroniowe wszystkie specjały, chociaż są bombą witaminową i są mega zdrowe, no to jednak powiedzmy sobie szczerze, dzieci preferują smak borówki amerykańskiej, a tutaj właśnie mamy też takie słodkie, bardzo przyjemne owoce do zjedzenia, które nadają się zarówno do takiej konsumpcji na świeżo, bezpośrednio z krzaka, nadają się do jakichś takich przetworów na bieżąco, można z tego też robić przetwory na zimę, także no, wachlarz zastosowań naprawdę bardzo szeroki. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o świdośliwie, to naprawdę Was zachęcam, pooglądajcie sobie zdjęcia. U mnie to na razie są takie malutkie patyczki, ale zachęcam Was, kochani, zobaczcie sobie, czy na Pinterestie, czy na Instagramie, jak wygląda świdośliwa i to zarówno właśnie w takiej wiosennej odsłonie, jak i w takiej jesiennej. No a same te owoce to w ogóle jest nie tylko ozdoba, ale jeszcze wielki pożytek dla nas, pożytek właśnie dla ptaków. Ja widzę generalnie same plusy, dlatego postawiłam właśnie na dwa krzewy. Dlatego już znalazłam miejsce dla dwóch takich krzewów, a myślę, że może znajdę jeszcze dla jakiejś drugiej odmiany w drugiej części ogrodu, ale tą rabatę będę komponowała nieco później, może bliżej jesieni, dlatego na razie zamówiłam te dwie. Natomiast już wiem, że na pewno do tego sprzedawcy wrócę z największą przyjemnością, bo rośliny przyszły duże, przerośnięte, w dużym rozmiarze, świetnie zapakowane, naprawdę czego chcieć więcej. Dla mnie idealnie, niestety właśnie to już, co powiedziałam wcześniej, nie zawsze jesteśmy w stanie w naszym lokalnym ogrodnictwie trafić na właśnie te odmiany, które chcemy kupić. No i wtedy nie zostaje nam nic innego, niż tylko właśnie zamówić przez internet. I jak to bywa z tymi zakupami przez internet, to jest takie trochę loteria. Raz trafiamy lepiej, raz trafiamy gorzej. No a te owoce to już jest w ogóle generalnie sam hit sam w sobie, ponieważ ja bardzo się cieszę, jeżeli w ogrodzie i spacerując właśnie można sobie coś skubnąć, są jakieś właśnie owoce do zjedzenia. Dlatego właśnie takie owocowe krzewy czy owocowe pnącza to jest coś, co bardzo lubię. A właśnie druga rzecz, którą kupiłam, to jest mini kiwi, czyli bardzo ciekawe pnącze do ogrodów. To jest w ogóle bardzo ciekawa odmiana, to jest odmiana polska, doktor Szymanowski.
w pełni mrozodporna i na dodatek charakteryzująca się tym, mam nadzieję, że w przyszłym roku będę Wam to w stanie w pełni zaprezentować, że już się rośliny przyjmą i faktycznie to się wydarzy, czyli wiosenne takie pierwsze listki gdzieś tam właśnie w czerwcu. Niektóre przebarwiają się na kolor biały oraz różowy, także dodatkowo właśnie jest taki kolorystyczny akcent wiosenny, nie w postaci bardzo jakichś ozdobnych kwiatów, ale właśnie liści, które się przebarwiają. No a kwiaty może nie są jakieś spektakularne, natomiast co jest ciekawe, to właśnie te owoce. Owoce, które są generalnie bardzo podobne do tego kiwi, które znamy z marketów, ale w dużo, dużo mniejszym rozmiarze. To jest jakby kiwi wielkości gdzieś agrestu. To są takie niewielkie, malutkie kuleczki. Wiadomo, rozmiar jest trochę też różny w zależności od odmiany. Są odmiany charakteryzujące się takimi większymi owocami. Są odmiany takie nieco drobniejsze. Natomiast wszystkie są pełne naprawdę witamin i tej całej owocowej dobroci, której szukamy. A dodatkowo fajny jest też okres owocowania, ponieważ są to znowu w przeciwieństwie do świdośliwy jedne z ostatnich owoców, które z naszego ogrodu zbierzemy. Ponieważ plony właśnie mini kiwi to jest taka bardzo już późna jesień. To jest często na przykład październik. Dlatego jak już zjemy wszystkie te wcześniejsze owoce, powiedzmy od tych jakichś właśnie pierwszych truskawek, potem przez jakieś letnie maliny i wszystkie tam inne rzeczy po kolei, no to właśnie na sam koniec gdzieś przychodzi właśnie w ogrodzie pora na te kiwi i myślę, że te kiwi to jest coś, co też zdecydowanie warto rozważyć, jeżeli szukacie jakiegoś pnącza i na przykład macie gdzieś jakąś fajną południową wystawę, gdzie one będą mogły świetnie też dojrzewać, bo skoro ma być jakieś ładne pnącze, to czemu też nie miałoby nam przy okazji dawać owoców? Myślę, że to jest po prostu win-win i świetne połączenie. Także już tytułem podsumowania. Zakupy generalnie wszystkie ostatnio oceniam pozytywnie, w tym te jedne lawendy mniejsze oceniam, że były po prostu poprawne i do zaakceptowania, ale tutaj bez żadnego szaleństwa. Z taką dużą gwiazdką mam nadzieję, że to jest rzeczywiście ta odmiana, która miała być, ponieważ jeżeli to nie jest ta selekcjonowana odmiana, to nie byłabym zadowolona z tego zakupu. Jest to odmiana dość trudno dostępna, więc tak jakby przymykam oko i naprawdę mam nadzieję, że będą ładnie rosły i że rzeczywiście będzie to, co ma być. Jeżeli chodzi o te drugie lawendy, to ich rozmiar mnie po prostu bardzo pozytywnie zaskoczył. Zaskoczył mnie po prostu stan bryły korzeniowej, wielkość tej bryły korzeniowej. Myślę, że to jest idealna recepta na sukces, jeżeli chodzi o uprawę tej odmiany. A jeżeli chodzi o przesyłkę tych właśnie różnych owocowych smakołyków ogrodowych, czyli świdośliwy i actinidie, czyli mini kiwi, no to tutaj jestem po prostu pod największym wrażeniem. Jestem mega zadowolona. Naprawdę to jest adres, pod który zdecydowanie na pewno wrócę. Szczególnie, tak jak mówię, myślę jeszcze o nasadzeniach ze świdośliwą w moim przedogródku i myślę, że tam również znajdą się jakaś sympatyczna odmiana i na pewno z chęcią wrócę właśnie do tego sprzedawcy. Jeszcze, żeby była pełna jasność, za wszystkie rośliny zapłaciłam sama, z własnych pieniędzy, nie jest to z nikim, w żadnej współpracy nie powstaje, nie jest to w żaden sposób sponsorowane, ja nie jestem w ogóle zobowiązana do czegokolwiek, jak zwykły, normalny człowiek, kupiłam sobie przez internet te rzeczy, zapłaciłam, one do mnie przyszły, chciałam się podzielić z Wami tym, co się u mnie dzieje. A ostatnio, no filmów długo nie było, nie miałam czasu, a też jak miałam czasem chwilę, to nie ukrywam, właśnie spędzałam te chwile w ogrodzie, dlatego trochę się chciałam z Wami podzielić tym, co u mnie, tym, co się właśnie u mnie dzieje. Napiszcie, co słychać u Was, czy też działacie w ogródku, czy próbowaliście już może na przykład świdośliwe albo mini kiwi, czy Wam smakowały te owoce. A ja Wam, kochani, za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia wkrótce, pa pa!